Wybory parlamentarne 2023 w Radiu 5. Jesteśmy kolejny tydzień bliżej do wyborów parlamentarnych w 2023 roku. No to kolejne prezentacje. Tym razem w tym tygodniu prezentujemy kandydatów do Senatu z naszego okręgu wyborczego. Czterech kandydatów mamy, także dwa spotkania po dwie osoby. Najpierw panie. Pani Małgorzata Kopiczko, Prawo i Sprawiedliwość. Witam gorąco. Witam serdecznie. I pani Jolanta Piotrowska, Koalicja Obywatelska. Witam również. Dzień dobry, witam. No to zaczynamy tradycyjnie od autoprezentacji, czyli prezentacji swojej osoby. Dwie minuty na opowiedzenie, dlaczego kandydujemy, kim jesteśmy. Zaczynamy alfabetycznie. Pani Małgorzata Kopiczko, proszę bardzo. Y Jestem senatorem dziewiątej, dziesiątej kadencji. Urodziłam się wełku, jestem mieszkanką tego regionu. Tak naprawdę to sercem jestem nauczycielem. Od, 2000, od 98 roku pracowałam w Szkole Pozajew w Ełkach, gdzie byłam dyrektorem, a od 2007 roku kierowałam Szkołą Podstawową nr 2 Wełku. W swojej pracy w Senacie pracowałam w Komisji Edukacji, Nauki i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej, ale tak naprawdę najważniejszą część mojej pracy senackiej, oprócz tej pracy w komisjach w Senacie nad ustawami, poświęciłam pracy w regionie i na współpracę z samorządami. To było dla mnie najważniejsze, bo tak naprawdę moim marzeniem było, żeby wyrównać szanse naszego regionu, w szczególności, w stosunku do potencjału gospodarczego, mm. też innych części kraju, bardzo często wyjeżdżałam na spotkania do ministerstw, z samorządowcami, żeby przedstawić najważniejsze projekty i te problemy, które właśnie mają nasi mieszkańcy. To było dla mnie najważniejsze. Również wspierałam rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, która w naszym regionie była szczególnie zaniedbana i udało się w części już dokonać, że ta infrastruktura jest coraz lepsza. W tym momencie też chciałabym podziękować za bardzo dobrą współpracę z samorządami, podziękować wójtom, burmistrzom, panu prezydentowi Miasta Ełku za to, że mogłam wspierać te wszystkie projekty i te działania i ze swej strony deklaruję dalszą chęć współpracy. Dziękuję bardzo za prezentację. To teraz dwie minuty dla pani Jolanty Piotrowskiej. Proszę bardzo. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Jestem z wykształcenia ekonomistką i dziennikarką po Uniwersytecie Gdańskim i Warszawskim. Byłam w swoim życiu już właścicielką firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wydawniczym. Wydawałam m.in. gazetę w Ełku, ale również gazetę Girzycką, gazetę w Kętrzynie, gazetę w Węgorzewie, w Orzyszu. Byłam prezeską Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, ale tak naprawdę większa część mojego życia to samorządy. Przez trzy kadencje pełniłam funkcję burmistrza giżycka, a obecnie jestem członkinią Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jednocześnie radną sejmiku. W Zarządzie Województwa odpowiadam za takie dziedziny, jak polityka społeczna, bardzo szeroki, obszerny dział Również ochrona środowiska, również szeroki dział i sport oraz turystyka. Jeśli chodzi o, o to, dlaczego kandyduję, kandyduję przede wszystkim dlatego, że bliskie są mi wartości demokratyczne takie jak przestrzeganie konstytucji, jak wolne sądy, jak wolne media, jak rozwój samorządności, społeczeństwa obywatelskiego i przede wszystkim to, co uważam za bardzo ważne też, to przynależność Polski do Unii Europejskiej. I tu jeśli chodzi o, o to, jestem na przykład w tej chwili w zarządzie jedną z pięciu osób, które um, decydują o programie regionalnym. Na nowe rozdanie mamy prawie 2 miliardy euro, dokładnie miliard 786 milionów euro, na różne zadania i potrzeby naszych mieszkańców. Myślę, że... Um, Nasza przynależność do Unii zapewni nam dalszy rozwój i wszystko, czego potrzebujemy. Dziękuję bardzo za prezentację. Teraz przechodzimy do zadawania pytań, ale zanim będziemy zadawać pytania, to jeszcze wyjaśnijmy sobie coś. Kandydujecie obie panie do Senatu, to znaczy, że popieracie istnienie Senatu. Takiej zgodności wśród polityków i wśród społeczeństwa no niekoniecznie nie ma. Jakie znaczenie i, i, i czy Senat w ogóle w naszym parlamentarzyście ryźmie jest potrzebny? No to na samym początku właśnie o to chciałam zapytać pani Jolanta Piotrowska. No, senat jest Izbą wyższą naszego Parlamentu i y, y, według mnie y, jest potrzebny. Były różne dyskusje, czy y, nie powinno się ograniczyć y, ilości posłów, zlikwidować Senat. Ale ostatnia kadencja szczególnie pokazała nam, że taka izba zadumy, jak się często określa senat, jest bardzo potrzebna. W ostatniej kadencji to przypomnijmy senat był zdominowany przez opozycję. Przez opozycję natomiast. Ale Sejm, to było takie, te Sejm, protesty senackie tak. to były trochę bardziej symboliczne niż jakiekolwiek no takie, znaczenie. Miało. takie mamy prawodawstwo. Jednak ja zwróciłabym uwagę na to, że właśnie w Senacie. Kiedy w Sejmie z inicjatywy opcji rządzącej przechodziły ustawy w ciągu jednej nocy, to w Senacie dopiero rozpoczynała się dyskusja. Zatrudniano czy wysłuchiwano ekspertów, różnych specjalistów, którzy mogli dokładnie się wypowiedzieć o istotnych zagadnieniach, a często były to zagadnienia wręcz ustrojowe w naszym państwie, więc. Tu Senat uważam, że pełnił bardzo ważną rolę. W odniesieniu na przykład do naszego regionu mieliśmy ostatnio, zresztą uczestniczyłam w tym posiedzeniu jako osoba zaproszona, tak jak w wiele innych regionów, w dyskusji na temat przyszłości, jeśli chodzi o wodę w naszym państwie. Więc tu rozmawialiśmy o tym, że trzeba podjąć pilne działania na temat związane ze zmianami klimatycznymi i z ochroną nie tylko jezior, rzek, ale również ujęć wody, ponieważ tej wody nam może brakować. To jeszcze takie samo pytanie, albo nawet bardzo podobne do pani senator, do pani senator Małgorzaty Kopiczko. No właśnie, Izba Zadumy to jest takie miejsce, gdzie no pomału rozpatrujemy i takie wolne od sporów, Senat? Nie widać tego w telewizji, żeby to była taka Izba Zadumy. Jest to, jest to bardzo, Senat jest bardzo potrzebną izbą, która przyjmuje ten proces legislacji z Sejmu i rozporządzenia, ustawy, które są rozpatrywane. To przede wszystkim wprowadzamy też pewne poprawki. Oczywiście większość opozycyjna czasami doprowadzała do totalnej opozycji ale y, trzeba powiedzieć, że były też poprawki w Senacie, które y, były wspólnie uzgadniane i które potem było, w, były w Sejmie y, przyjmowane, co oznacza, że my w Senacie y, często wprowadzamy nowe poprawki, poprawiamy to, co przychodzi z Sejmu i uważam, że Senat jest bardzo potrzebny, y, bo prawo jest y, lepiej jeszcze ustanawiane, a to odbywa się z pożytkiem dla obywateli. Teraz pytanie do pani Jolanty Piotrowskiej. My tu na Mazurach mówimy chyba od 20 lat już o drodze numer 16 i tak mówimy, a drogi nie ma. Pani jako członek zarządu województwa uważa, że to normalne? E, tak, dużo mogę na ten temat powiedzieć, ponieważ jeszcze będąc burmistrzem Gierzycka rozmawialiśmy na temat rozwoju szesnastki. E, I e, no, trzeba przyznać, że to się strasznie ślimaczy. Były pamiętam, że już wówczas były warianty, było w wersji minimalnej ze trzy warianty, a w wersji maksymalnej to nawet około 40. I kiedy pamiętam w roku 2014-2015, na skutek debat z mieszkańcami naszego regionu. Zostało, zostało wyodrębnionych właśnie bodaj 3 do 5 wersji szesnastki. I jedna z tych wersji przebiegała nie przez środek jeziora i, i przez, w pobliżu centrum Mikołajek, ale w pobliżu powiatu Giżyckim, przez powiat Giżycki między innymi, w okolicach Rynu. I tam była zgoda, nawet zgoda mieszkańców ale musimy wiedzieć, że jest to droga krajowa i kiedy rządy platformy PSL-u oddały władzę w 2015 roku, no ja nie widziałam zbyt dużego zaangażowania przy realizacji tej drogi. Toczyły się dyskusje i debaty, natomiast nie było wersji ostatecznej. I teraz, kiedy już pojawiła się determinacja, to się okazało, że okolice Rynu już zabudowały się, że mieszkańcy już nie chcą, ponieważ tam już powstały osiedla, powstały, powstały domy rekreacyjne. I yy, yy, jeden z lepszych wariantów zupełnie odpadł, a pozostały inne najbardziej kontrowersyjne. To jeszcze o, o jeden z tych wariantów zapytam, bo tak. ten wariant, który jest planowany do budowy, na przykład omija Giżycko. Nie boli to Pani jako Giżyczanki? Nie, zupełnie mnie to nie boli, bo ważne jest, żeby, żeby ta szesnastka była zrealizowana. Natomiast mieszkańcy Gierzycka, zresztą już znam realia, tam nawet nie ma gdzie pociągnąć tej szesnastki. Więc mieszkańcy Giżycka spokojnie dojadą, włączą się do szesnastki w innym miejscu. Pani senator Kupiczko, czy możemy spróbować oszacować, kiedy będziemy mieli tą drogę numer szesnaście w naszym regionie? Zanim może powiem o S16, to chciałabym powiedzieć, że nasz region tak naprawdę przed 2015 roku był całkowicie wykluczony komunikacyjnie i tak naprawdę dzięki naszemu rządowi odbudowujemy drogi i przewracamy kolej na Mazurach, co jest bardzo ważne. S16 oczywiście jest wykonana już praktycznie, niedługo będzie otwarcie do Mrągowa, natomiast nasz rząd około dwa miesiące temu przyjął specustawę i to będzie droga obronna, będzie to tak zwany kręgosłup. Droga ekspresowa, y, która już y, poprzez to, że została przyjęta bez ustawa, a głosował zatem rząd Prawa i Sprawiedliwości, niestety opozycja była przeciw y, i dzięki temu y, na pewno skróci się y, proces już y, przygotowawczy y, do, kolejnych, do, do wyłonienia kolejnego wariantu i, i będzie ta droga y, Ogłaszana do przetargu. To może powiedzmy, to jest kwestia dziesięcioleci, tak jak do tej pory czekamy, czy już kilku lat i. Ja i uważam, wtedy, że to już jest kilku gotowe. lat, i na pewno jesteśmy zdeterminowani, żeby tą drogę wykonać jak najszybciej. Zmieniamy trochę temat, może teraz o imigrantach, sobie pomówmy. Zagrożenie imigrantami. Pis straszy imigrantami, tym, co się dzieje we Francji. No sami widzieliśmy zamieszki na ulicach, pożary samochodów. No nie było bezpiecznie. To samo w Szwecji. To no właśnie jesteśmy zagrożeni. Pani Jolanto? No, powiem tak. Jest to problem ogólnoeuropejski, a nawet bym powiedziała ogólnoświatowy, ale to z jednej strony. Ale z drugiej strony myślę, że no trochę nastąpiło tu pomieszanie pojęć, bo z jednej strony jesteśmy straszeni imigrantami. Pokazywane są obrazy, szczególnie w telewizji publicznej, obrazy z Włoch czy z innych krajów Europy Południowej. No z Zachodu Europy tak, i Południa? Tak. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę w ostatnim czasie okazało się, że to przez Polskę wjedzie bardzo duży szlak, jeśli chodzi o. Dostarczanie imigrantów do, do nasz, na nasz kontynent. Słyszymy o tym, że w ostatnim czasie Polska wydała wizy 250 tysiącom imigrantów z Afryki, z Azji. I co gorsza, wiele z tych wiz zostało kupionych na targowiskach gdzieś w Afryce, na przykład, czy w krajach azjatyckich. Te osoby wjechały z, do, do Polski z wizą, tak naprawdę z wizą Schengen, czyli mogą się poruszać po Europie, a wiemy też, że one wyjeżdżają jeszcze dalej do Stanów Zjednoczonych. I tak naprawdę nie wiadomo, kto kto przyjechał, czy został w naszym kraju, czy pojechał dalej, czy wśród tych osób są terroryści, czy ich nie ma. Więc zagrożenie jest olbrzymie i jakby z tego wynika, że ten strach, który jest w nas wzmacniany, to on wyrósł tutaj, w Polsce, bo tu przez to wydawanie wiz sprowadziliśmy sobie tylu, tylu imigrantów. No właśnie, no. nie widzi pani, panie senator, e, takiego trochę sprzeczności, bo z jednej strony PiS mówi o, o tym napadzie imigrantów, o tym, co się dzieje w zachodniej części Europy i nie chcemy tego w Polsce, a tu się okazuje, że jednak Polska wydawała te wizy e, osobom, które były nieuprawnione. I to sami przyznali, sam rząd również przyznał to, że, że te osoby dostały się do Polski. Jeżeli jest sytuacja 247 wiz, to jest ona wyjaśniana i w tej chwili toczy się postępowanie i o tym mówimy o tym mówił pan premier Mateusz Morawiecki. Natomiast nie zgadzamy się na nielegalną imigrację. My przyjmujemy uchodźców wojennych. Oczywiście przyjęliśmy ponad półtora tysiąca uchodźców z Ukrainy razem z przywilejami. Natomiast przykład lampedusy pokazuje, że zagrożenie jest bardzo duże. W innych krajach, w krajach, gdzie są imigranci, mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Ja byłam w Paryżu, rozmawiałam też z naszymi obywatelami, którzy tam przebywają czasowo. Nie czują się bezpiecznie, nie mogą wychodzić wieczorami na, na spacer czy po prostu do parku. Jest zagrożenie i w związku z tym, tak jak powiedziałam, stanowisko nasze jest, że nie zgadzamy się. Na, na tą nielega, nielegalną migrację. To jeszcze wyjaśnijmy sobie. 240 wiz czy 240 tysięcy wiz, bo tu się pojawiają 47. takie różne interpretacje właśnie tej 247 ilości. 247 wiz. wiz. Jest to sprawa wyjaśniana. Sprawa jest wyjaśniana. Tak. Odpowiednie osoby już ponoszą karę. Jeżeli już mówimy to o wizach i o nielegalnych imigrantach, to o sytuacji. Na granicy z Białorusią i być może niedługo na granicy z Rosją. Tu również możemy już mówić o pewnej wojnie hybrydowej, właśnie z tamtych kierunków, jeżeli chodzi o, o, o nielegalnych imigrantów i o próby sforsowania tej granicy? To oczywiście, że, że, to, że to jest wszystko spowodowane tym, że ci nielegalni imigranci no, tam nie znaleźli się sami. Dlatego to szybkie nasze działanie związane z tym, żeby chronić naszej wschodniej flanki NATO i naszej granicy, ale również Unii Europejskiej. I jeżeli ktoś chce wjechać do, do naszego kraju, musi mieć legalne pozwolenie na ten wjazd. Nie, nie możemy, można przekraczać tak zupełnie. Nie możemy tak pozwolić, żeby nielegalni migranci przekraczali granicę i, i dlatego powstał ten mur. Przez to myślę, że Polacy czują się bezpiecznie, szczególnie ci, którzy... Mieszkają przy granicy z Białorusią. Wielokrotnie słyszeliśmy, jak czuli się zagrożeni, zagrożeni tym, co ich spotka. Gdy wyjdą, coś się spotka ich wieczorem, to trzeba tam być, żeby zrozumieć niepokój tych ludzi. Ale oni też pomagają właśnie tym nielegalnym imigrantom, którzy pojawiają się w naszym kraju, ale też tym imigrantom pomagają między innymi posłowie oraz senatorowie, między innymi Platformy Obywatelskiej. Były takie obrazki, jak pan poseł biegł z reklamówką z żywieniem, i przyjeżdżali parlamentarzyści właśnie na granicę. Co pani sądzi na ten temat? To pytanie do pani Jolanty Piotrowskiej. Zacznijmy od tego, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, przekraczają nielegalnie granice, to są, to są tacy sami ludzie jak ci, którzy kupują wizy na bazarach, wizy Schengen, tylko że ci ludzie są biedniejsi, po prostu nie stać ich na wyłożenie większej, większych pieniędzy, żeby sobie zapewnić taką wizę. Y, dlatego y, przekraczają granice nielegalnie i z jednej strony mamy mur y, który y, jak widać nie jest szczelny a z drugiej strony y, mamy y, rodziny z dziećmi y, które po prostu w tragicznych warunkach tam y, często bytują po lasach y, zdarzało się że i y, zostali tam na zawsze i y, uważam że y, no Pomoc tym ludziom po prostu chwytała, konieczność pomocy chwytała za serce każdą osobę wrażliwą. Także no, widzieliśmy te obrazki rzeczywiście parlamentarzy, pojedynczych parlamentarzystów, ale także organizacje pozarządowe, które tam stale funkcjonują, żeby pomóc tym ludziom. Ale to nie jest, to nie jest sposób na rozwiązanie tego problemu. Platforma obywatelska, koalicja obywatelska ma w swoich stu konkretach takie zadanie jak właśnie zabezpieczenie, w pełni zabezpieczenie granicy polsko-białoruskiej, tak żeby do takich sytuacji nie dochodziło i żeby po prostu imigranci nie mieli możliwości nielegalnego przekroczenia granicy. Co powinniśmy zrobić na poziomie obu izb parlamentu, aby zapewnić większe bezpieczeństwo dzieciom? No bo okazuje się, że w sieci czyha wiele niebezpieczeństw. Pokazuje to ostatnia afera Pandora Gate, gdzie YouTuberzy wykorzystywali nieletnie dziewczęta. Pani senator Kopiczka. Oczywiście wszelkie te działania związane z wykorzystaniem nieletnich trzeba potępić i my podejmujemy już takie działania. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało procedury, które zaostrzają kary dla pedofilii i na pewno takie działania trzeba ostro potępić i trzeba zaostrzyć znacząco kary. Natomiast... Ważne jest też wsparcie dla dziecka, dlatego to jest też taki apel do rodziców, do opiekunów, żeby dziecko było pod kontrolą, żebyśmy mogli cały czas mieć kontakt z dzieckiem, jeżeli są jakieś problemy, a zauważymy to, to tak naprawdę rodzice są, są pierwszymi osobami, które widzą zagrożenia, ale również takim wsparciem jest szkoła, są psychologowie, którzy. Są zatrudniani w szkołach, tak naprawdę już praktycznie we wszystkich są psychologowie, bo ponad 2000 psychologów zostało zatrudnionych. I tutaj, tak jak już zaznaczyłam, nie ma żadnej litości dla, dla uczestników takich zdarzeń. Pani Jolanta Piotrowska, tutaj zapytałbym o nauczycieli, jeśli chodzi o ich zarobki. Na pewno w Giżycku jest podobnie jak w Ełku, jak w całym kraju. Co pani sądzi, co można by było zrobić dobrego, aby było tych nauczycieli, po pierwsze, chyba więcej, no bo słyszymy o tym, że jest ich zbyt mało i słyszymy od nich, ile oni zarabiają? Jak zarabiają pani zdaniem? Tak, no zdecydowanie zarabiają za mało. Ja bym zaczęła od tego, że to się w ogóle wiąże z całym systemem edukacji w naszym kraju. My musimy absolutnie zmienić odpolitycznić szkołę odejść od tego, co w ostatnich latach stało się ze szkołami, także zwiększyć ilość nakładów na edukację, bo to jest bardzo dobra inwestycja w przyszłość. Nie inwestować w programy Villa, typu Villa Plus, powiem tak w skrócie, ale inwestować w rozwój naszych dzieci. A będziemy wtedy rozwijać, będziemy wtedy inwestować w rozwój, jeśli nauczyciele będą dobrze zarabiać. W stu konkretach i będą mieli czas i będą chcieli przyjść do szkoły. W stu konkretach zapisaliśmy, Podwyżki na poziomie minimum 30%, nie mniej niż 1500 zł brutto dla jednego nauczyciela. Mówię nie mniej, bo to zależy od poziomu wynagrodzenia i od stażu danego nauczyciela. Także chcielibyśmy dać większą samodzielność nauczycielom, możliwość wpływania na kształt podręczników, programów szkolnych. Tutaj naprawdę to, co się zadziało w ostatnich latach, moim zdaniem to bardziej wracamy do średniowiecza niż do szkoły XXI wieku i, i, i zauważamy, że w ostatnich latach młodzież, nie chce, młodzież, która kończy studia, nie chce iść do pracy, do szkół. W tej chwili w szkołach pracują nauczyciele w wieku 50 lat, 40 lat. To są nauczyciele, którzy niedługo osiągną wiek emerytalny i w przyszłości nie będzie kto miał uczyć dzieci, więc my musimy zachęcić tych młodych nauczycieli do, do tego, żeby przychodzili do pracy, do szkoły. Stąd potrzebne są podwyżki i potrzebne jest odpowiednie traktowanie, traktowanie pedagogów. Zbliżamy się do końca naszej audycji, jeszcze tylko kilka minut nam zostało. To takie podsumowanie może naszej rozmowy. Podsumowanie w takim sensie, że spojrzymy sobie w przyszłość. Jeżeli Panie dostaniecie się do Senatu, to Wasze pierwsze decyzje, pierwsze rozmowy i, i pierwsze spotkania właśnie tam w Warszawie, czy już myślałyście o tym, czym się na samym początku zajmiecie? E, może zaczniemy od Pani Senator Małgorzaty Kopiczko. Panie redaktorze, ja chciałabym uzupełnić, to też w kontekście tego, czym oczywiście zajmę się. To dla mnie jest bardzo bliska oświata i oświata na odpowiednim poziomie i dobrze wynagrodzeni nauczyciele. 100% nauczyciele dostali podwyżki, ci, którzy rozpoczynają pracę. Z 40 miliardów do 76 zwiększyliśmy subwencję oświatową. W następnym roku o 12 miliardów. Ja jak najbardziej będę pracowała nad ustawami, które ograniczą siatkę godzin, które y, wpłyną na to, że ta siatka będzie przesunięta na zajęcia pozalekcyjne, bo mamy laboratoria w przyszłości, widzimy jak wspaniale nasza młodzież i dzieci rozwijają się w tych laboratoriach i byśmy chcieli stworzyć takie zajęcia, które będą stwarzały im takie możliwości. A przede wszystkim y, mhm. również zajmiemy się podstawami programowymi. Już nad tym pracujemy które również trzeba dostosować do umiejętności dzieci, do tego, co jest, co wychodzi naprzeciw temu, żeby, żeby podejmować nowe wyzwania, i tym będziemy się zajmować. Ja przynajmniej ze swojej strony, oczywiście drugie najważniejsze, najważniejsze zadanie to jest współpraca z samorządami, która, tak jak już powiedziałam na początku, jest dla mnie najważniejsza. Nad projektami, które jeszcze będą realizowane nad tym, żeby zmieniać te nasze mazury, bo już się zmieniły, ale jeszcze jest wiele zrobienia. Przy dobrej współpracy z samorządami na pewno nam się to uda. Ja cieszę się, że, że powstały nowe drogi, sieci wodociągowe, kanalizacje, kanalizacje, nowe szkoły, nowe przedszkola, nowe obiekty sportowe, i to jest naprawdę y, bardzo duży już skok, y, jeżeli chodzi o y, Mazury, ale jeszcze wiele przed nami i myślę, że bardzo dobra współpraca samorządami zaowocuje również poprawę jakości życia mieszkańców Mazur. Czyli szkolnictwo i samorządy. A jeżeli chodzi o panią Jolantę Piotrowską, pierwsze zadania pani jako senatora? My mamy jasno określoną drogę, jeśli chodzi o to, co zrobimy po wygranych wyborach. Przede wszystkim wprowadzimy 100 naszych konkretów. To są naprawdę różne dziedziny życia te najpilniejsze wszystkie sprawy, o których dzisiaj tylko na, tylko marginalnie można było z powodów czasowych wspomnieć. Natomiast dla mnie bardzo ważną sprawą jest KPO czyli Krajowy Plan Odbudowy. Pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy nie mamy i wszystkie te inwestycje, również te, o których mówiła pani senator, wszystko, co ma się wydarzyć w przyszłości i co już się wydarzyło, w wielu przypadkach zależy właśnie od pieniędzy z KPO. A żeby uruchomić KPO w, w naszym kraju, potrzeba wprowadzić praworządność i to uważam za pierwsze, podstawowe zadanie wszystkich senatorów, wszystkich parlamentarzystów, posłów, dlatego że już dzisiaj dzieci dostają w szkołach laptopy z napisem sfinansowano ze środków KPO, a KPO nie ma. I, to jest wszystkie, wszystkie pieniądze, które, które, na które liczymy, na drogi w naszym regionie, na drogi, na ochronę środowiska, bardzo potrzeba nam pilnie odnawialnych źródeł energii, bardzo potrzeba nam zmian w ochronie zdrowia, w także mnóstwo zmian, jeśli chodzi o prawa kobiet. Także edukację, o której wspomniałam już, i inne dziedziny życia, rolnictwo, przedsiębiorczość, ale żeby wprowadzać te zmiany, potrzebujemy dodatkowych pieniędzy. Nie, zadłużanie, nie, nie chodzi o zadłużanie się, o to, żeby nasz kraj zadłużał się na zbójeckich warunkach, tylko o pieniądze, które dostaniemy w części w dotacjach, a w części w bardzo korzystnych pożyczkach. Pani Małgorzata Kopiczko, prawo i sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pani Jalanta Piotrowska, Koalicja Obywatelska, również dziękuję bardzo. Dziękuję Ślicznie Polska w naszych sercach. Wybory parlamentarne 2023 w Radiu 5.